dzisiaj psychiatrii. Witam Cię. Witam. Wszystko zaczęło się w 2008. Co to wtedy było? Tak, moja historia właśnie zaczęła się w tym roku. Za namową koleżanki pojechałam do Białegostoku, do państwa, którzy uznawali się za uzdrowicieli. Miałam wtedy problemy zdrowotne, zresztą zawsze je miałam, znaczy miałam zapalenie zatok, kamicę nerkową, tudzież inne problemy zdrowotne. No i tym razem postanowiłam po prostu skorzystać z usług innych, prawda, osób, niż tylko normalnie lekarzy. I pojechałam właśnie w tym celu do Białegostoku, no i tam zaczęła się, że tak powiem, moja przygoda. Niestety, zamiast najpierw sprawdzić, kto to jest i co takiego tam wykonuje, pojechałam w ciemno. No i niestety od tego momentu zaczęły się moje problemy, ponieważ państwo no, nie wyglądali na złe osoby, prawda? Wręcz przeciwnie. Udzielili mi kilku wskazówek na początku, jak to będzie wyglądał ten zabieg, ale ja nie byłam po prostu zorientowana, prawda, na czym to tak naprawdę polega, więc poddałam się temu zabiegowi. Po czym zaczęłam się czuć niestety bardzo źle. W nocy miałam różne koszmary, telepało mną, powyginało mi, powykręcało nogi, więc z powrotem trafiłam do tych państwa, bo miałam tam na drugi dzień trafić. Ale chciałam po prostu podziękować im, że tak powiem w cudzysłowie, za ten cudowny zabieg uzdrawiający i stamtąd zniknąć. Więc pani mnie przywitała, powiedziała, że tak właśnie miało to wyglądać, także nic tu nie jest złego i że za chwilę coś tam ze mną zrobią, po czym wszystko minie. Więc poddałam się temu zabiegowi, nie dlatego, że znowu zaufałam, prawda, przez głupią naiwność, tylko dlatego, że no, czułam się tak paskudnie, że wiedziałam, że jak stamtąd wyjdę, to i tak za chwilę pewnie upadnę i nie wrócę do Warszawy z powrotem. Więc po tym zabiegu faktycznie mi przeszło. No ale przyjechałam do Warszawy pełna nadziei, że wszystko ustąpiło. Czułam się dobrze przez jakiś okres czasu, po czym niestety wszystko powróciło. Z podwójną siłą. Ale ten zabieg na czym polegał? Zabieg, nie pamiętam dokładnie nazwy, jaką to nosiło. W każdym razie uznano mnie za medium już wtedy. I była to kobieta i mężczyzna, którzy kazali mi, na czym to polegało właśnie. Stanęło się na środku pokoju i odcinało różne powiązania między całą rodziną, tudzież jakąś siatką innych osób, które to rzekomo miały być do mnie popodczepiane. Więc praca z energiami, praca z energiami. No i poddałam się, że tak powiem, temu zabiegowi. No teraz bardzo tego żałuję, dlatego że ten zabieg spowodował to, że cała przyszłość moja później do dzisiejszego dnia jest taka, jaka jest. Więc przeżywam horror każdego dnia. Zaliczono mnie do osób właśnie mających chorą psychikę, czyli stałam się, za przeproszeniem, no, wariatem, takich jak nas wielu w tym kraju. No i poniosłam tego konsekwencje. Znaczy, to mogło być, w sumie nie wiemy, czy to tak. Ten zabieg sam w sobie, tak. Standardowo, czy to oni zamiast tego zabiegu zrobili dokładnie, coś innego. Nie? Dokładnie. Myślę, że coś złego zrobili, z tego też powodu, że jak przyszłam na drugi dzień, pan, który wykonywał ten zabieg, miał wylew krwi, całe oko miał po prostu, no, wylana krew. Mhm. Więc sam stwierdził do tej pani, oczywiście to było za moimi plecami mówione, ale no słyszałam akurat, że za dużo zrobiono. Po prostu, mhm. Za dużo. Pootwierali mnie po prostu jak książkę i wtedy wchodziło we mnie wszystko, co mogło wejść no, do mojego organizmu, do mojego umysłu, do mojej głowy, do duszy. I tak też zaczęło się opętanie, bo tak naprawdę teraz już wiem na dzień dzisiejszy, że chorób psychicznych tak naprawdę nie ma. Wszystko to są opętania. Także później mogę tylko tak powiedzieć w dwóch słowach. Zostałam opętana przez dziewczynkę, była to córka mojej koleżanki bardzo dobrej, która zmarła. Dziewczynka miała 13 lat, leżała nieprzytomna pod aparaturą. Więc żyła sobie jak warzywo i któregoś dnia no, po prostu zmarła i wtedy zaczęłam ją widzieć i tak dalej.
No i jak to duszek, który potrzebował pomocy, że tak powiem, przychodziła do mnie, a że ja byłam pootwierana przez tych właśnie państwa, no to miała do mnie dostęp. No i właśnie wtedy się zaczęły moje problemy. A zajmowała się też terapiami dla osób właśnie w ten sposób, no po przejściach różnych, tak, nie? A tak, to było po 2008, czy...? To się zaczęło w 2008 roku, tak jak mówię. Czyli podjęłaś też jakby pomaganie takim osobom. Tak, tak. Znaczy zawsze, że tak powiem, lubiłam ludzi i lubię do tej pory. Lubię pomagać i jak tylko mogę, na różne sposoby pomagam. Poznałam przez tą swoją drogę cierpień, że tak powiem, bo to jest nieziemskie cierpienie po prostu, co ja przechodzę. Masę ludzi, którzy mają bardzo podobne problemy jak ja. Jedziemy, jak to oni określają, na tym samym wózku. I większość osób, które siedzi w tych psychiatrykach, w tych więzieniach, można to tak określić, trafia tam w ogóle z innych powodów niż jest to powiedziane, tak? Są gnębieni, tak jak ja, przez rodziny. Są to ludzie wrażliwi właśnie. Głównie trafiają właśnie tam takie osoby, bardzo wrażliwe, które mają po prostu kiepską psychikę z tej racji właśnie, że są tak wrażliwi. I trafiają tam, no zostają już zaszufladkowani, prawda, że są osobami chorymi. Dostają te psychotropy. Ja nie twierdzę, że nie trzeba podawać w ogóle psychotropów, więc wręcz przeciwnie. Czasami jest to niezbędne, ponieważ jak człowiek ma myśli samobójcze, prawda, no to trudno, żeby właśnie mu w ten sposób nie pomóc, tak? Ale jeżeli się żongluje tymi lekami, prawda, jeżeli się ludzi traktuje jak królików doświadczalnych, bo tak jest poniekąd, że się na nich testuje różne rzeczy, ja też to przeszłam, więc stąd właśnie mogę powiedzieć coś na ten temat, to później niestety rozwalona jest wątroba, śledziona, różne inne części organizmu i człowiek wychodzi z tego szpitala po prostu jak zombie, jak zombie. Okej, okay. Podaj jakiś przykład kogoś ze szpitala psychiatrycznego, którego uznałabyś za człowieka zupełnie zdrowego. Ja myślę, że jest dużo takich osób, ale ponieważ mogą te osoby sobie nie życzyć, no, prawda, no, żebym podawała nazwiska no, i tak dalej. Nie, żadne nazwiska, tylko tak, oczywiście. Przykład. Jak byłam ostatnio w szpitalu w Drewnicy, na oddziale 4B, było tam no, masę ludzi, którzy właśnie trafiają z podobnych przyczyn jak ja, więc ogólnie się nie mówi, dlaczego tam trafili, bo oni się boją tego powiedzieć wprost. Dlatego, że jak mówisz, że na przykład chłopak 20-paroletni, że mama go tłucze, kąpie go w szambie na przykład, tak, i inne tortury stosuje na nim, no to on tego nie chce powiedzieć, bo po prostu powiedzą, że kłamie, tak. Natomiast no, że tak powiem, ludzie zawsze do mnie lgnęli, tak jest do tej pory i nie tylko do mnie, no po prostu jak człowiek ma ten sam problem, no to po prostu się sobie zwierzamy nawzajem i tak naprawdę później człowiek się dowiaduje, co tak naprawdę było przyczyną tego, że tam się znalazł. Więc tak jak mówię, no tortury są czasami nieziemskie i w zasadzie większość z nas nie widzi wyjścia z tej sytuacji i każdy krzyczy ratunku, żeby pomóc, tylko że znikąd tego ratunku nie ma tak naprawdę. No psycholodzy starają się wszystko zrobić co możliwe i dzięki Panu Bogu, że są, ale przecież nikt nie poda gotowej recepty, prawda, jak to rozwiązać. Człowiek wychodzi, spotyka się raz na miesiąc z psychologiem i to wszystko. I zostaje tak naprawdę z tym wszystkim sam. Sam wraca do domu z tego psychiatryka i dopiero później leży, patrzy w sufit, jeszcze jest, że tak powiem, karmiony tymi lekami, więc żyje sobie w tak zwanym matriksie i jest sam ze sobą i dalej historia jest ta sama. A czy są jacyś psychiatrzy, tak, którzy wyłamują się troszeczkę i próbują mówić, że coś jest nie tak? Myślę, że jest. Są ludzie z powołania. Tak jak w każdym zawodzie są ludzie i tacy, tak samo i psychiatrzy. Nie będę wymieniać nazwisk, prawda, tych osób, ale są. Są. Są dobrzy ludzie, którzy... No w ogóle, jak ktoś podejmuje ten zawód, prawda, lekarza, no to wiadomo, przez się samo mówi, że chce pomóc ludziom, prawda? Bo to tam idzie, żeby pomóc ludziom. Tak samo i pielęgniarze, prawda, pielęgniarki, które starają się wszystko zrobić i naprawdę jak patrzyłam na pracę tych ludzi w tych szpitalach, to ja ich podziwiam za to, po prostu. Za takie pieniądze, że oni tam są, prawda, pilnują tych chorych osób,
no to naprawdę, no. Słyszałem taką historię, kiedyś słyszałem, że pewien szaman, czy z Jamajki, czy z Ameryki Południowej, przyjechał do Stanów Zjednoczonych i ktoś go zaprosił, żeby no, wprowadzić go do szpitala psychiatrycznego, żeby zwiedził. Tak. I on tak popatrzył na tych ludzi, mówi, tutaj jest siedlisko wspaniałych szamanów. Tak. Wy o tym nie wiecie, to są cudowni ludzie, tylko że nikt ich nie rozumie. Dokładnie. Ja myślę, że to jest tak. My zostaliśmy uznani tak zaszufladkowani właśnie mianem wariatów, tak? Natomiast myślę, że większość wariatów to jest właśnie na zewnątrz. A tam większość to są normalni właśnie ludzie. Tylko tak jak mówię, wrażliwi, pogubieni, którzy... Niektórzy nawet specjalnie tam idą, żeby się tam schować po prostu, bo nie dają sobie rady, bo są, że tak powiem, zapędzeni w kozi róg. I masę ludzi jest tam naprawdę i utalentowanych przede wszystkim, i wrażliwych, i mądrych. Także uważam, że w większości psychiatryków, myślę, że w całej Polsce, nie tylko w tym w Drewnicy, bo byłam też w innych, miałam tą przyjemność, siedzą właśnie tacy ludzie. Niepotrzebnie zresztą. W XV wieku i tam wcześniej mieliśmy inkwizycję, to może w dzisiejszych czasach właśnie inkwizycją są takie psychiatryki, żeby likwidować ludzi wrażliwszych, którzy mają lepszy kontakt z naturą, więc trzeba im dokopać i zlikwidować. Dokładnie. Nie będę mówiła o nazwiska tego akurat chłopaka. Jest to mój dobry znajomy, który jest osobą bardzo wrażliwą. I tak jak patrzę, bo czasami go odwiedzam właśnie w szpitalu w Drewnicy, to absolutnie odbiega od tego, żeby był wariatem. Po prostu zdarzyła się historia, kiedy został przez kogoś nękany z rodziny i jak to mężczyzna zwykle bywa, uderzył tak tą osobę i tak dalej. Siedzi tam już bardzo długo, przez sąd. No a już jak przez sąd zostanie się tak, że powiem, skazanym, tak, no to już wyjście jest bardzo ciężkie z takiego miejsca. I on tam siedzi i dla mnie to jest w ogóle szok, ponieważ nie ma wyjść, prawda, więc cały czas jest na tej krótkiej powierzchni z tymi samymi ludźmi, a jednak potrafi zachować taki spokój w sobie, taki dystans do wszystkiego, ma swoje książki, swój świat, jest spokojny i zawsze uśmiechnięty. I zastanawiam się, co on tam robi. Co on tam robi w tym miejscu po prostu. W Związku Radzieckim na przykład to znane takie było, że starzy politycy, którzy chcieli sobie swoją żonę wymienić na nowszy model, po prostu wrzucali do psychiatryka. Tak, oczywiście. W białych rękawiczkach. Tak, oczywiście. A tam lekarze za odpowiednią zapłatą doprowadzali tą kobietę do śmierci. Oczywiście. Znaczy poniekąd to jest tak, bo tak jak mówi się, że Hitler stosował takie metody, prawda, że tam strzał w głowę czy coś. Strzał w głowę to jest nic po prostu, no bo to się strzela i się nie żyje. A tutaj po prostu to się gnębi. Tortury. Gnębi. To są tortury. To są nieziemskie tortury. I to nie tylko ja mogę się wypowiedzieć na ten temat, bo ja jestem jedną spośród tego tłumu po prostu, ale setki osób, które powiedziały, że kiedy ja wystąpię, powiedzmy tak, coś powiem na ten temat, to oni też przyjdą i powiedzą, opowie każdy swoją historię. Bo każdy ma z nas swoją historię. Oprócz tych, powiedzmy, demonów czy nawiedzeń, to co powiedziałaś, no to mamy jeszcze nękanie poprzez fale elektromagnetyczne i innymi metodami na odległość, nie? Gdzie sprawca jest w ogóle nieznany. Nieznany, zupełnie nieznany. Coś na ten temat? I to znaczy, ludzie są doprowadzani do właśnie paranoi. Mogę tylko tyle powiedzieć na ten temat. Nie mam dużego zasobu wiedzy na ten temat, ponieważ dosłownie od kilku dni, że tak powiem, liznęłam to. Więc powiem, że tak, bo ze mną to samo właśnie się dzieje. Także czasami po prostu włosy mi stoją dęba, czuję jakieś takie gorąco, jak na mnie spływa, jak pali mi głowę. Więc mam takie też doznania właśnie różne, dziwne, po prostu dziwne. Więc myślę, że coś w tym jest. Ale ja jestem z tego typu osobą, że jak czegoś nie dotknę i nie sparzę się na tym, prawda, albo przez coś nie przejdę, to nie będę mówiła, że czy to jest, czy tego nie ma. I po prostu też radzę się innych osób, nie jestem też alfą i omegą, prawda, więc współpracuję z wieloma osobami z różnych kręgów. No i jest spośród nich jedna osoba, której zawdzięczam życie.
zarówno ja, jak i cała moja rodzina, chociaż oni są tego zupełnie nieświadomi, wręcz przeciwnie, uważają, że to jakaś tam zła postać w moim życiu kolejna, ponieważ przejechałam się na tych ludziach tam w Białymstoku, więc już idą tym tropem, że pewnie to jest kolejna taka osoba. Nic bardziej mylnego. Tak jak mówię, nie życzyła sobie ta osoba, żebym podawała jej nazwisko, ponieważ i tak ją zna no, cały świat chyba w tej chwili. Jest kochaną osobą i nie wiem, jak można się oddzięczyć komuś za uratowanie życia. Chociaż czasami powiem, że jestem tak nękana, że żyć mi się już odechciewa i nawet się modlę do Pana Boga, żeby mnie już zabrał. Ponieważ tortury są tak ciężkie, że... A jakie są symptomy tych tortur? Symptomy są takie, że i na co dzień jestem nękana, tak jak mówię, jest opętanie też i w mojej rodzinie. Więc moi rodzice nie są zupełnie sobą, więc toczą ze mną wojny każdego dnia. Pozakładali mi sprawy w sądach, więc codziennie jeżdżę z jednego sądu do drugiego, do prawników, na policję, teraz sprawa jest w prokuraturze, więc dręczą mnie no, fatalnie, w najgorszej sytuacji. No, tylko, tak. Może tak, bo dręczą, ale tak. Jednocześnie mówisz o opętaniu, tak. Czyli to jest jakby oddziaływanie z wewnątrz czy z zewnątrz, bo tutaj... Myślę, że i to, i to. I to, i to po prostu. Z każdej strony jestem atakowana, więc no co tu dużo będę mówić. No, w najgorszym położeniu jest mój syn 13-letni, który jest kartą przetargową w tym w całym sporze. I rodzice teraz starają się być rodziną zastępczą dla mojego syna. Przekupili go pieniędzmi, zmanipulowali. Powiem tak, żyję dla syna w zasadzie, tak? Właśnie dla niego żyję. On nie zdaje sobie z tego sprawy, bo jemu rodzice wytłumaczyli, że mama z domu uciekła, że to jest ta zła, jest wariatką, właśnie najlepiej powiedzieć, że ktoś jest wariatem, to wtedy wszyscy od niego uciekną, prawda? I już jest po temacie, zadaje się z chorymi ludźmi i tak dalej. No więc syn ma taką pewnie opinię na mój temat, ale nie zna tego z drugiej strony, że każdego dnia jestem przy nim na odległość, ale jestem. Chodzę do szkoły, załatwiłam mu psychologa, bo sam mi powiedział parę miesięcy temu, że jest w ciężkiej sytuacji. Przy rodzicach jak jest, w ogóle nie chce ze mną rozmawiać. Jeżeli go gdzieś tam spotkam czy zadzwonię, kiedy jest poza szkołą sam, to normalnie się do mnie odzywa. Wiem, że mnie kocha, tak jak ja jego bardzo, no ale tak jak mówię, jest bardzo ciężka sytuacja i nie wiem, czy wygram tą wojnę o mojego syna. Czyli podejrzewasz, że te ataki polegają na jakby niszczeniu twoich relacji? Tak, zupełnie, zupełnie. Ja widzę, że tylko kiedy ktoś się do mnie zbliży, to po jakimś czasie dosłownie zaczyna być ode mnie odsuwany. Tak jakby specjalnie po prostu. Więc tak naprawdę na placu boju jestem sama. Cały czas. Pojawiają się po drodze osoby, które mi pomagają i dzięki im za to, bo gdyby nie to wsparcie tych ludzi, wszystkich, to pewnie by już mnie nie było dawno. Także i instytucje różne były, prawda, ośrodek Pomost bardzo dużo mi pomógł, gdzie chodziłam przez 5 lat. I no, kościół też na przykład, bo znam księży. Jeżdżę czasami, jak uciekam stąd, no uciekam, żeby złapać dystans, bo tak to by naprawdę człowiek zwariował, do Kazimierza, do sanktuarium ojców franciszkanów i tam mam święty spokój, chociaż przez chwilę. No ale później trzeba wrócić, że tak powiem, na wokandę do tego piekła, w cudzysłowie, które się cały czas toczy. No i zawsze zadaję sobie pytanie takie jedno, kiedy to się skończy? Właśnie. No, to, co słyszeliśmy na tym projekcie Ziemia, na konferencji, że właśnie... Tak. Odcinanie człowieka, takie oddziaływanie, żeby człowiek był odcięty od wszelkich relacji i wszystkie relacje niszczone i skierowane przeciwko niemu, to jest właśnie jedna z metod nękania. Tak, dokładnie. Czyli nie bezpośrednio, powiedzmy, człowiek jest atakowany jakoś, tylko wszystkich dookoła przekręcać na wroga. Tak, tak. Też to zauważyłam właśnie. Ja obserwuję to już od 8 lat, tak jak mówię. I powoli, znaczy wyciągnęłam już z tego wnioski. Dostałam, że tak powiem, takie baty od życia, że czasami trzeba spaść na samo dno po prostu. Tylko kwestia, czy ktoś się odbije od tego dna, czy nie. I czasami, jak się nie poda w odpowiednim momencie właśnie tej ręki pomocnej, to można tam zostać, niestety. I polec. Dużo moich kolegów popełniło samobójstwa. Więc bardzo to przeżyłam. Po prostu byli wrażliwi. Za wrażliwi.
nie dali sobie z tym rady. Okej, jakieś słowo końcowe? Cóż, ja myślę, że najważniejsze to jest jednak ta nadzieja, no bo mówią, że ona umiera ostatnia. I jeżeli nie ma się tej nadziei, no to już jest ta pustka, czyli nicość. I myślę, że takie słowo kluczowe to jest jednak wiara, nadzieja i miłość. No i miłość przede wszystkim, bo wszyscy jej potrzebują i każdy jej szuka. Każdy chce szczęścia, no i każdy go szuka. I myślę, że każdy znajdzie. Tylko w odpowiednim czasie. Tak. Jak to się ma do tej psychiatrii? Do psychiatrii, a to trzeba pominąć już tą kwestię, bo myślę, że są ciekawsze dziedziny sztuki niż tylko ta psychiatria. Mnie już się to znudziło. Ta psychiatria jest fajna i bycie właśnie takim terapeutą, owszem, też pomaganie ludziom, ale czasami warto wyjść właśnie na dwór i zwrócić uwagę, że fajnie dzisiaj jest, bo jest piękna pogoda, o właśnie kwiatki, prawda, ładne wykwitły i może się czymś innym zająć niż tylko tymi chorobami, bez przerwy o tym mówić, o tych depresjach. Może czymś innym po prostu się ja zainteresuję. Na przykład ja bardzo lubię kamienie szlachetne i myślę, że chyba się tym zajmę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.